Hej, 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 siemanko, ja jestem Kałach, a to jest kolejny odcinek z Gremy Fairs of Iron Der Finest Hour, kampania polską. I teraz tak, panowie, stało się to, co się spodziewałem, że się stanie, czyli Niemcy są w stanie wojny z Francją. Kliknę sobie na nie. They have decided, Blitzkrieg. Tutaj macie dowód, że się ze sobą biją. Ja już mogę wypowiedzieć wojnę Niemcom, więc trochę sobie poczekamy. Widzicie, podczas wojny są z United Kingdom w stanie wojny, czyli z Anglią, z Holandią już są w stanie wojny, z Francją, Irakiem, Omanem, Jemenem, Butanem, Nepalem, z Południową Afryką, Kanadą, Australią, Nową Zelandią, z Belgią, Luksemburgiem i Jugosławią. Co? Tak wcześnie są podczas wojny z Jugosławią? Tak wcześnie, w sensie oni już ten Tegens, no wiecie, o co mi chodzi, już zaatakowali Jugosławię, bo czegoś tutaj naprawdę nie rozumiem. Aha, czyli dywizje tak jakby wracają, panowie, do Królewca niemieckie i na granicę z Polską, ale to są głównie, zobaczcie, to są głównie garnizony, więc ja tego nie rozumiem. Oni próbują tutaj się jakoś zabezpieczyć. Wiecie co, ja sobie uważnie poobserwuję tutaj, jak idzie wojna w Holandii i w Francji, wiecie, i z Belgią. Muszę poczekać, aż dywizje niemieckie będą głęboko we Francji. Wtedy ja będę mógł uderzyć. Wtedy to jest moja rola. Widzicie? I zobaczcie, my tutaj żadnego przeciwnika nie będziemy mieli. Przecież to widać, to są garnizony tylko. Panowie, mamy bardzo dużą szansę zmienić bieg historii i chyba to uczynimy. Włochy się zaczęły mobilizować. Ja tutaj oglądam sobie, zobaczcie, Niemcy nawet stracili jedno, stracili Luksemburg, Niemcy. To jest nie do, po prostu nie do pomyślenia. Jeżeli Niemcy rozbiją Holendrów, wtedy ja wchodzę do wojny. Wtedy Polska zaatakuje tą bestię od tyłu. Continue the investigation, oczywiście. Produkcja świetnie, zobaczcie, jak nam się pięknie zaczęło wszystko produkować. Oczywiście zrobię sobie więcej dywizji piechoty, artylerii anti-tank, czyli dywizji artyleryjskich z brygadami przeciwczołgowymi. Mój język. Oczywiście dwie dywizje czołgów, jedna dywizja zmotoryzowana i dywizja inżynierów. Tego sobie zrobimy razy trzy na razie, bo nasz przemysł nie wytrzyma takiego natężenia. No i obserwujmy dalej, co się dzieje. Niemcy, panowie, biją Holendrów jak na razie. Z Belgami, no też biją powoli Belgów. Nie, ja się innego scenariusza szczerze nie spodziewałem, że ich, że na przykład Niemcy miałyby przegrać z Holandią, bo to jest niemożliwe. Zaanektowali Denmark, czyli Danię, są częścią ich kraju. No i zaraz, panowie, to będzie ten moment, w którym uderzymy. Poczekajmy, niech oni naprawdę wejdą już do tej Francji, niech wejdą w głąb, przepraszam, niech wejdą w głąb terytorium francuskiego. Miejmy nadzieję, że wtedy uda nam się naszymi wojskami zdobyć jak największą ilość terenów. Ale coś widzę, że z Holandią to im tak idzie 50-50, oni zdobywają teren i go tracą, zdobywają i go tracą, no. Chociaż teraz to już chyba zdobyli na dobre. Radio Detection świetnie, robią się już naprawdę dobre projekty, problemy, chciałem powiedzieć. Spoko, spoko. Czy moje jednostki są już wszystkie zmobilizowane? Dobra, panowie, to jest czas. Niemcy, zadeklaruj wojnę. Conquer, czyli podbij Niemcy. Jesteśmy w stanie wojny. Na Węgrów sobie dam, a Wargol oczywiście puppet, żeby byli moimi marionetkami. Słowaków to zajmę, bo nie będą mi zbytnio potrzebni, a Włochów puppet może, z Włochów uczynimy naszą marionetkę. Dobra. I dobra, powoli, panowie, teraz odpauzowywuję sobie grę, albo pierw sobie wyślę ataki, dwie dywizje tutaj, panowie tutaj. Od razu wysyłam, panowie, ataki. Aha, wy nie macie w ogóle supplies. Czyli to jest to, o czym myślałem. Czyli braknie mi niestety paliwa. I zobaczcie, ja teraz wchodzę po prostu na puste terytoria, nie? To jest dla mnie akurat fajna sprawa, że tak powiem. Tutaj uderz. No i panowie, zobaczcie, ja tylko dywizję przesunę do przodu i to będzie wszystko. Wiesz co? A ty możesz tu uderzyć? Nie możesz. Ty też tam nie atakuj. Wy zaatakujcie w ten oddział piechoty. Oczywiście wszyscy tutaj mają zrobić blitzkrieg do
pól, Boże, do jakich pól, co ja gadam. Wszyscy mają tutaj zrobić, panowie, blitzkrieg do rzek. Zobaczcie, Słowacy, zero praktycznie wojska, nie? Węgrzy. No to Węgrzy to już są skończeni. I teraz każę moim dywizjom robić taki lekki blitzkrieg. Czy wszystkie moje armie maszerują? Tak. No, dobra. Teraz sobie wysyłam atak. Zobaczmy, jak tutaj mi idzie walka z tymi dywizjami. Zobaczcie, tu jest jedna dywizja i to jeszcze górska. A tu są moje trzy dywizje piechoty. Ale wy jesteście trochę doświadczeni, a ja nie jestem doświadczony jeszcze, widzicie. 55% na zwycięstwo. Moje dywizje zostały tutaj, panowie, wysłane już do przodu, do ataku. O, świetnie, wreszcie nabraliście tutaj i garnizony. Ja tutaj od razu do Kranzu. Będę okrążać. Aha. Widzę słabo z zaopatrzeniem tego. Słabo z zaopatrzeniem, panowie. Z ropą w tym sensie. Tylko jestem zbyt skupiony naprawdę okrążaniem tych dywizji moimi pancerniakami. Panie, idź pan do przodu. Dobra, to muszę teraz ogarnąć, wiecie? Te okrążenie i wszystko. Dobra, wy tu przyszliście. Jestem święcie przekonany, że Niemcy zaczęli cofać już swoje wojska. Więc muszę dotrzeć do tych linii rzek jak najszybciej. Do tych rzek muszę zrobić taki jakby blitzkrieg, panowie. Dobra. Tak jak sobie to ustanowiłem, tak jak sobie to ustawiłem. Do przodu, cały czas do przodu. Tutaj jakieś rzeki. Wejdziemy teraz na terytorium Czechosłowacji. Świetnie, zobaczcie, co tu się dzieje. Moje dywizje przegrywają z garnizonami. Proszę tutaj uderzyć na północ. Świetnie. O, za niedługo moje dywizje będą tutaj. Która będzie szybciej? Wy będziecie szybciej. Piechota niech się przemieszcza w trybie, panowie, natychmiastowym. Ale te garnizony to ja to powinienem powybijać i to dosyć szybko. O kurczę, tutaj jednak była piechota. Battle of Kolberg. Tutaj garnizon. O, świetnie, przyszły moje posiłki. Ja nie wiem, czy ja z marszu nawet Berlina nie zdobędę. Nie, no nie bądźmy aż tacy optymistyczni. Tacy pewni siebie. No i wypadałoby tutaj, panowie, uderzyć na tą piechotę jeszcze raz. Popchać ją do tyłu. Ona jest pewnie niezorganizowana w ogóle, prawda? Nie, no ma tam już. Reinforcement dostała, potężny. Cały czas idziemy, panowie, do przodu, do tych linii rzek. Do tych linii rzek. Tutaj jest rzeka, nie? W tym miejscu. Ja chcę do tego dotrzeć, bo to jest rzeka przy Berlinie. Tutaj takie jakby była bitwa Zillowheist, coś w tym stylu. Ale to innym razem wam wytłumaczę, bo teraz jestem w stanie ofensywy. Fajnie, tu się te czołgi utrzymają. Świetnie, panowie, jestem po prostu w niebo wcięty. Mhm. Patrzcie, czyli ta moja ofensywa, czyli to wszystko, co planowałem bodajże 4-5 odcinków, nareszcie zaczęło wychodzić. Nareszcie jest spoko. Czyli Węgry tutaj, wy nie macie w ogóle szans, nie? Tutaj ile mi się dywizji nagromadziło. Trzy dywizje tutaj. Do przodu trochę podejdźcie. Muszę jakoś tutaj do przodu podejść, ale najbardziej mnie interesuje walka z Niemcami, nie? Bo ja to ogólnie się chcę wbić na te tereny tutaj Krynowa, Opawy i tak dalej, bo są to tereny umocnione. I zobaczcie, kurczę. Zdobyliśmy tutaj rzekę. Uderzmy na południe. Spróbujmy tą dywizję jakoś wymęczyć, żeby się wycofała. Uderzajmy dalej w stronę rzeki. I tutaj widzicie, ile się trzyma ten królewiec. Bo to jest twierdza. Atakują moje dwie dywizje pancerne i dywizja piechoty. Wyślę tutaj dywizję dwie na północ, pancerne. Bitwa o Memel. Mam nadzieję, że te garnizony zostaną jak najszybciej rozbite. Piechotka oczywiście. Service by requirement. No nareszcie dostałem te prawa, które miałem dostać typowo takie wojenne. Dlaczego ja tutaj atakuję? Tak, w ten sposób. Wy uderzcie tutaj. Mhm. Coraz dalej idziemy, panowie. Coraz lepiej wychodzi nam nasz ala Blitzkrieg. Trochę ubogi ten Blitzkrieg, no ale co ja mogę poradzić? Tutaj to chyba sobie stanę, szczerze, bo nie chcę nawet się jakoś rozciągać wielce, wiecie?
Nie chcę sobie tworzyć frontu, nie chcę popełnić błędu tego, który popełnili Niemcy, czyli nie tworzyć zbyt wielkiego frontu. Tutaj 38, tutaj jedna dywizja atakuje. Możecie ich wspomóc? Świetnie, 52%. Tutaj się rozdzielamy i dochodzimy do tych rzek. Zobaczcie, to jest 7 dywizji piechoty, atakować będzie te rzeki. Panowie, wy macie się strategicznie przemieszczać już do przodu. Doszliśmy do tej rzeki. Ta rzeka się kończy tutaj, w tym miejscu. Aha, czyli my przekroczyliśmy już rzekę. No dobra, zawsze się będzie gdzie wycofywać, nie? Ale możemy zrobić dalszy blitzkrieg do dalszej rzeki, tylko nie wiem, czy to wyjdzie na dłuższą metę. O, widzę, że Włosi przyszli. No świetnie. Zaczyna się robić ciekawie. Ta moja dywizja artylerii coś tutaj wywalczyły, z tego co widzę. Pięknie, jak na razie. Tutaj, no oni już powinni paść w tym królewcu. Bo są atakowani z trzech stron. Raczej nie będą mieli większych szans tutaj na jakieś obrony, coś w tym stylu. Nie powinno im wystarczyć czasu. Świetnie, zdobyliśmy tutaj ten przytrzyłek na rzece. Fajnie było zająć też... fajnie by też było zająć Stein, ale... Te dwie dywizje weźcie mi strategicznie, przemieśćcie. Teraz muszę szybko działać, panowie, i myśleć, bo nie mogę im pozwolić sprowadzić za dużo wojska na te tereny. No te dywizje cały czas moje prom do przodu. Tutaj by się przydało zrównać ten front. No i powoli go równamy, dobra. Czyli tak, Koizimberg padł, tak jakby. Posiłki tutaj, bo więcej dywizji nie będę potrzebował do wybicia garnizonów, więc... Gdzie jeszcze tutaj? Tutaj posiłki, dobra. Trzy dywizje pancerne. Chociaż, panowie, wy to w sumie na tutaj gdzieś. Bo ja będę potrzebował... tutaj więcej dywizji. Tak mi się wydaje. Do wybicia tego. Chociaż wydaje mi się, że w Memlu to sobie jakoś poradzimy. Bez żadnego problemu. Bo zobaczcie, na 60% te garnizony już podupadają naprawdę szybko i te dywizje pancerne już mogą pędzić dalej. Czy dojedziemy do tej rzeki? Nie mam pojęcia. Wy chcecie iść dalej? To wiecie co? Stańcie w miejscu. Tutaj jestem atakowany. Więc muszę sobie wysłać jakieś wsparcie. Świetnie. Te dywizje już są gotowe do ataku. Spróbujmy przejść przez tą rzekę i zaatakować te garnizony. Ile tutaj jest dywizji? 3 garnizonów na 4 dywizje mojej piechoty. A ta piechota też nie jest taka słaba zbytnio. Więc muszę sobie poczekać po prostu. O, świetnie. Zostało to zajęte. Dobra, zaraz ich tutaj zmiażdżę. Tylko niech czołgi zaczną się przemieszczać. A zaraz ich tutaj zmiażdżę, te garnizony z dwóch stron, więc to nie będzie żadnego z tym problemu. Panowie, tutaj podciągnijcie mi się trochę, a wy uderzcie tak. Ilu was tutaj jest? Dwie dywizje tu, trzy dywizje na południe. Czy możemy przełamać tą węgierską jakby tutaj? Tak, bez żadnego problemu to łamiemy. Tu są dwie dywizje piechoty, ale jakieś starszego typu, jakiegoś starszego typu, tak mi się bynajmniej wydaje. No i kontynuujemy nasz Blitzkrieg, panowie. Aha, ta dywizja jest super zmęczona, więc ja was tutaj nie będę męczyć. Ja po prostu sobie... wiecie co? Te czołgi. Zabierzmy te czołgi wszystkie. Oczywiście je na północ. Piechotę sobie przerzucę w inne miejsce. Czy tutaj te garnizony, aha, te garnizony chcą tutaj się wybić stąd, nie? To są 4 dywizje bodajże zwykłych garnizonów. Ja sobie je teraz wszystkie będę musiał zaatakować i je wybić. Bo widzicie, jedna dywizja niestety pancerna tutaj nie da rady. Muszę użyć więcej wojska, dwóch dywizji pancernych, niech oni się tutaj tak męczą. Wezmę sobie, wyłączę te plany, bo one mi naprawdę robią oczopląs w głowie. Tutaj proszę, jest, atakowani są Włosi. Włosi, jak wiadomo, to żadni przeciwnicy, więc bez urazy oczywiście. Czy tutaj podbijemy? Powinniśmy. Spróbujmy wejść tutaj jak najgłębiej możemy. Aha, na razie jest w porządku, na razie jest w porządku. My się tutaj niby bronimy, ale wiecie jak to jest. Tutaj oczywiście muszę posiłki wysyłać jak najszybciej.
Wiecie co, was to sobie wyślę tutaj, bo tu jest dosyć słabo. Tu się przebiliśmy na 92%. Czy tutaj te dwie dywizje mogłyby tą dywizję zmotoryzowaną pobić? Raczej tak. Zobaczymy, czy sobie poradzimy. I teraz tak, czy są tu dywizje moje pancerne? Ile to jest dywizji? 4. Gdzie jest moja reszta pancerniaków? Aha, wy się tutaj będziecie męczyć. No dobra. Ale tutaj mam dużo dywizji piechoty, która w ogóle nie walczy. Przejdźmy, zdobądźmy Frankfurt. Mi się wydaje, że Berlin nie powinien być w ogóle broniony. Z tego co... No tak, tak, tak mi się wydaje po prostu, że Berlin nie powinien być broniony w żaden sposób. Chociaż bo oczywiście mogę się mylić, nie? Nigdy nie wiadomo. Tutaj się nie przebijecie, więc stańcie po prostu w jednym miejscu i się przemieśćcie. Zdobyliśmy ten Frankfurt? Nie, to w innej pozycji. Czy mogę was tutaj przemieścić strategicznie? Fajnie by było. Aha. Na razie spoko, na razie spoko. Frankfurt atakujemy i chyba zdobędziemy. Dywizje pancerne. Raz, dwa, trzy, cztery. Aha, 5 dywizji pancernych mam, świetnie. I tutaj oczywiście zmiażdżę. Jak najszybciej, mi zależy na czasie, ale te garnizony to jest nic. Dobra. Pancerniacy. Szybko się przemieszczać. Tutaj jakaś wojenka trwa. Czy ja jestem atakowany, czy ja się bronię? Ja jestem atakowany w tej prowincji. Tutaj niestety wszyscy musicie, panowie, troszkę poczekać. Tutaj jestem atakowany, ale powinienem się wybronić. Jakoś, ale powinienem. Ile tutaj mam dywizji w ogóle? Wyślijmy je wszystkie do przodu. Co to jest? Aha, czyli to jest dywizja bez numeru. No dobra. Zobaczcie, zrobiliśmy Frankfurt, ale we Frankfurcie są jeszcze dywizje. Są jeszcze dywizje, wiecie. Jakby to powiedzieć. Są jeszcze dywizje garnizonów, więc trochę spróbujemy tą naszą przewagę tymi dywizjami piechoty tutaj wzmocnić. Co tutaj nie atakuje? Ty nie atakujesz, ty i ty. Na południe. Chociaż widzę, że to będzie ciężka batalia dojść do tego Berlina. Niemcy tak za darmo mi nie dadzą wygrać. To nie będzie coś w stylu, że o, zaatakowaliśmy i już wygraliśmy, bo weszliśmy im w dupę od pleców, nie? To już na pewno tak nie będzie. Mogę wszystkim powiedzieć, polecić, że dobra, tutaj na 26%. Wy się bronicie, wy chcecie to oni tu mi chcą Blitzkrieg zrobić. I to mnie naprawdę boli. Więc muszę tą prowincję zdobyć, żeby być bezpieczny. Niemcy. Tutaj jesteśmy atakowani, tutaj nie możemy się przebić, więc stańcie po prostu w miejscu i poczekajmy na nasze dywizje pancerne. Czy wy moglibyście tutaj dosrać tym Niemcom na południu? Z lekkim wsparciem. W ogóle ja się nie ruszam, a ja mam tutaj puste, wiecie, pusty okrąg, nie? Puste miejsce do ataku mam. O właśnie, bez żadnego problemu. Tutaj moje czołgi powinny bez żadnego problemu się przebić przez te garnizony. Tutaj już posiłki powoli tutaj lecą do nas, w naszą stronę. Dojdźmy do Pragi tą piechotą. Ty to tutaj zbytnio nie zaatakujesz, więc się cofnij. Tutaj dostaniemy po dupie, więc to było do przewidzenia. Tutaj jest tyle dywizji broniących się. Tutaj się bronimy też. Aha, dobra, wiecie co? Ja was cofnę najlepiej. Cofnę was za rzekę. Cofnę ich tutaj za rzekę, bo na tym froncie zaczyna się robić gorąco. Mniejsze problemy mam z Niemcami niż... Znaczy, większe problemy mam z Węgrami niż z Niemcami. To jest bardzo dziwne. Ale dywizje wróciły. Niemieckie, to widać. I musimy się tutaj bardziej postarać przy tych ofensywach. Czyli po prostu ja po prostu będę leciał już na Berlin. Jestem już niedaleko Berlina. Dywizje piechoty. Proszę mi tutaj przetransportować blisko... W rejon Berlina. Wreszcie Niemcy sobie sformowali tutaj jakby taką
defensywę. Wiecie co, wy to lećcie mi tutaj za sop. Dalej atakują, dalej atakują. Piechota, powstrzymajcie chociaż te czołgi. A, czyli tutaj się moje dywizje wycofują, te się wycofały, więc chociaż tyle, tutaj możemy się bronić. Tutaj jesteśmy fajnie ustawieni nawet. Tutaj mamy multum wojska, którego nie używamy. Tutaj na granicy jesteśmy tak jakby chronieni, chociaż wypadałoby pójść troszeczkę chociaż do przodu. Czyli wy się wycofujecie do tych oddziałów, dobra, wycofajcie się. Tutaj te cztery dywizje, tutaj wypadniecie na pewno spod Berlina, czy wy uda wam się to wybronić. Trzy dywizje garnizonów mnie atakują i oni zwyciężają. To jest bardzo... Oni wygrywają, to jest dziwne. Oj, te dywizje przychodzą wreszcie zorganizowane, więc to może być to. Może tutaj uda nam się tutaj obronić. Bardzo to ciekawie wygląda, muszę powiedzieć. Dywizja piechoty, gdzie by cię tutaj dać? No oczywiście do tego rejonu, musisz złapać trochę organizacji. Bo będziesz się musiał tam bronić przeciwko Węgrom. Tutaj te dywizje dostały, wiecie, zostały zorane, że tak powiem. Tutaj jesteśmy przy Berlinie, oni się tego boją, jak cholera jasna. Wszystkie dywizje od razu wysyłam do przodu, kiedy wy tam będziecie. Za niedługo. Dobra, więc panowie, w tym miejscu ja się z wami żegnam. Dziękuję wam za oglądanie. Tutaj jeszcze sobie kolejną dywizję przerzucę. No i bronimy się jak na razie na tym froncie. Ja was zapraszam jutro na kolejny odcinek. Trzymajcie się. Hejka!